Witajcie, mam na imię pastor David Asscherick. Pozdrawiam Was ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie przebywam w pięknym stanie Kolorado. Dziękuję za ten przywilej, że możemy poświęcić trochę czasu, aby porozmawiać na temat tego, co Biblia mówi o tym, aby się nie bać. Nie lękać się. Zaczniemy od krótkiej modlitwy. Ojcze w niebie, co za błogosławieństwo, co za przywilej zwracać się do Ciebie, ufać Ci, wierzyć Ci i, Ojcze, nie lękać się Ciebie. Modlę się, abyśmy mogli teraz spędzić trochę czasu nad Twoim Słowem, które pokazuje piękny i dokładny obraz Ciebie. O to modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jednym z najczęściej powtarzających się poleceń w całej Biblii, a niektórzy twierdzą, że najczęściej powtarzającym się poleceniem w całej Biblii, jest proste zdanie: nie bój się. I tu pojawia się pewnego rodzaju frazeologia. Czasami oznacza to: nie bój się, nie obawiaj się, nie lękaj się. I dziś chcę z Wami porozmawiać o tym, co to znaczy, a czego nie oznacza. Po pierwsze, ta fraza, czyli polecenie nie bój się, pojawia się w Biblii jakieś 400 razy. Pomyśl o tym tylko przez chwilę. Ktoś zwrócił uwagę, że oznacza to przynajmniej jeden raz na każdy dzień roku. Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Boża wiadomość jest przejrzysta dla każdego dnia roku, dla Ciebie, dla mnie, dla całego świata. Nie bój się. A zatem, kiedy to czytasz, czasem, kiedy to Bóg mówi, lub za każdym razem, kiedy Bóg to mówi, pojawia się bardzo ciekawy obraz. Czasami, kiedy Bóg mówi nie bójcie się, to ma na myśli nie bójcie się swoich wrogów. Nie bójcie się ich. W innych miejscach mówi, nie bójcie się tej sytuacji, w tych niebezpiecznych okolicznościach. Nie bójcie się. A w jeszcze innych przypadkach Bóg mówi, nie bójcie się mnie. Więc za każdym razem, kiedy czytasz to polecenie, musisz zwracać uwagę, o jaki kontekst chodzi, kiedy Bóg mówi, nie bój się. Czy chodzi tu o nie bój się ich, nie bój się w tej sytuacji, czy też nie bój się mnie? Jednym z moich ulubionych fragmentów w całej Biblii, w którym Bóg mówi nie bój się, jest Księga Wyjścia, rozdział 20. Jak pewnie wiecie, jest to rozdział, w którym Bóg daje 10 przykazań. W tym rozdziale dość niezwykłe jest to, że Izraelici zostali przyprowadzeni do podnóża góry Synaj. Oni tam stoją, a na całym szczycie jest burza z piorunami. I ludzie się boją. Jednym z powodów, dla którego się boją, jest to, że spędzili kilka ostatnich pokoleń, wiele pokoleń w Egipcie. A Egipt oczywiście był bałwochwalczym narodem i bogami Egiptu nie byli prawdziwi bogowie. Nie tacy żyjący. Byli zrobieni z drewna, z metalu, kamienia, takie pewnego rodzaju posągi. I Egipcjanie oraz Izraelici, którzy żyli w Egipcie jako niewolnicy, postrzegali te bożki jako imponujące wizerunki, ale nieprawdziwie żywe i na pewno nie takie, których trzeba się bać. To przyzwyczajenie do bogów, którzy nie są prawdziwi, teraz nie ma racji bytu, bo stoją u podnóża góry Synaj i jest prawdziwy Bóg na szczycie prawdziwej góry i jest prawdziwa burza, prawdziwe pioruny i wszystko wskazuje na to, że jest to naprawdę przerażająca sytuacja. I Izraelici wariują, bo to nie jest bożek zrobiony z drewna albo z kamienia, coś, czego nie trzeba się bać. To jest poważna, naprawdę przerażająca sytuacja. Ziemia sama w sobie się trzęsie. I Mojżesz idzie do góry w tą ciemność, w burze, pioruny, które otaczają szczyt góry Synaj. Potem Bóg daje 10 przykazań, które znajdujemy w Księdze Wyjścia w rozdziale 20 i zaraz za tym w rozdziale 20 od wiersza 18. Chcę, żebyście to usłyszeli. To brzmi trochę nietypowo, dziwnie, więc przeczytajmy Księgę Wyjścia, rozdział 20, zaczynając od wersetu 18. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. Byli przerażeni, bali się. To był prawdziwy Bóg. Nie taki Bóg zrobiony z drewna i kamienia lub metalu. Prawdziwy Bóg. Werset 19 mówi, powiedzieli też do Mojżesza, Ty mów z nami, a będziemy słuchali. Niech Bóg do nas nie przemawia, abyśmy nie pomarli. I dalej werset 20. To jest łatwe do zapamiętania. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 20. Ten werset jest trochę nietypowy, więc słuchajcie uważnie. A Mojżesz powiedział do ludu, nie obawiajcie się. Tam jest jeden z 400 przykładów, gdzie Bóg lub jeden z Jego sług mówi, nie bójcie się, nie obawiajcie się. Ale to, co za chwilę powie, jest nieco dziwne. Słuchajcie uważnie. Mojżesz odpowiedział ludowi, nie bójcie się. Bóg bowiem przyszedł, aby was wystawić na próbę i żeby Jego bojaźń była przed waszym obliczem, byście nie grzeszyli. Stał więc lud z daleka, a Mojżesz zbliżył się do gęstego mroku, w którym był Bóg. Ciekawą rzecz Mojżesz mówi do ludzi. Oni bali się, byli przerażeni. Prawdziwy Bóg był na szczycie tej góry. Ziemia wydawała się drżeć i oto co mówi Mojżesz. Mojżesz mówi, nie bójcie się. Bóg właśnie zszedł na dół, żeby was przestraszyć. Co? Tak, właśnie to mówi. Nie bój się. Bóg zstąpił, żeby cię przestraszyć. A więc jak mamy to rozumieć? Ostatni wers w tym fragmencie, który przeczytałem, daje nam małą wskazówkę. Więc ludzie stali z daleka, ale Mojżesz zbliżył się do gęstej ciemności. Zatem odpowiedzią ludzi był strach i wycofanie się. Ale odpowiedzią Mojżesza było, nie bój się, i parł naprzód w przerażającą ciemność. A teraz zostawię ten fragment i przejdę do innego. Chcę się podzielić z wami bardzo podobnym fragmentem w Nowym Testamencie, który znajdziemy w Ewangelii Mateusza, rozdziale 10. Znajdziemy tutaj bardzo podobną sytuację. Ewangelia Mateusza, rozdział 10. Zaczniemy od wersetu 28. Zobaczcie, czy potraficie dostrzec podobieństwa. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, począwszy od wersetu 28. Jezus mówi, nie bój się. Znowu jest. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Ale bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Czy widzisz podobieństwo? Mojżesz powiedział do ludzi u podnóża góry Synaj, och, nie bójcie się. Bóg właśnie zstąpił, aby sprawić, żebyście zaczęli się bać. A tutaj Jezus mówi, nie bój się tych, którzy mogą zabić tylko ciało, ale raczej bójcie się tego, który może zniszczyć duszę i ciało w piekle. Przesłanie jest podobne. Bój się, ale się nie bój. Nie bój się, ale się bój. Jak więc rozwikłać tę tajemnicę obu, Mojżesza na Synaju i Jezusa tutaj w Ewangelii Mateusza? Przesłaniem jest bać się, ale się nie bać. Nie bać się, ale się bać. Przeczytajmy trochę dalej w wersecie 29. Jezus mówi, czyż nie sprzedają 2 rubli za pieniążek? A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się więc. O, znowu jest. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Ciekawe. A więc bójcie się, ale się nie bójcie. Nawet włosy na waszej głowie są policzone. Bóg wie o każdym, nawet wróblu, czy innym małym ptaszku, który spada na ziemię. W domu, w którym teraz jestem, to jest to dom mojego sąsiada. Jest on wspaniałym człowiekiem, a jego żona jest piękną, uroczą kobietą. I mają oni bardzo, bardzo dużego psa. Ten pies ma na imię Cooper. I kiedy mówię bardzo duży, mam na myśli psa, który waży około 80 kg. To jest ogromny pies, a jego głowa jest rozmiaru piłki do koszykówki. I jego pysk jest gigantyczny. Teraz pewnie siedzicie tam i zastanawiacie się, o, to musi być przerażający pies. To jest pies, którego powinniśmy się bać. Gdybyś jednak spotkał tego psa o imieniu Cooper, przekonałbyś się, że jest to bardzo przyjacielski, miły, dostępny pies. Kocha być rozpieszczany, uwielbia wylegiwać się na słońcu. O co mi chodzi? Gdybyś tylko spojrzał na tego psa, powiedziałbyś, to jest pies, którego należy się bać. Ale gdybyś go spotkał, spędził z nim więcej czasu i zobaczył, jaki to rodzaj psa, to stwierdziłbyś, to nie jest pies, którego należy się bać. To jest pies, z którym należy się zaprzyjaźnić. I ta ilustracja jest kluczem do zrozumienia tego fragmentu. Drodzy przyjaciele, wszystko tu skupia się na różnicy między Bożym charakterem a Jego naturą. Pozwólcie, że poświęcę chwilę temu zagadnieniu. My, jako istoty ludzkie, stworzenia, nie jesteśmy w stanie w pełni objąć natury Boga. Bóg jest tak daleki, tak bardzo inny. Całkowicie inny rodzaj bytu. Taka na przykład różnica pomiędzy mrówką a tobą. Tu jest malutka mrówka, a tu jesteś ty. Różnica pomiędzy Bogiem a tobą jest nieskończenie większa niż dystans pomiędzy mrówką a tobą. Dlatego, że mrówka jest istotą stworzoną i ty też jesteś stworzeniem. Jednak Bóg nie został stworzony. On posiada nieskończoną moc, nieskończoną mądrość, nieskończoną wiedzę. On nie został stworzony, ale jest Stworzycielem. I nieskończony dystans dzieli stworzenie od Stworzyciela. To tak niewysłowiona przepaść, której istoty ludzkie po prostu nie są w stanie pojąć. I tu dochodzimy do sedna. Istota Bożej natury, Jego moc, majestat, chwała, wszechpotęga są przerażające. Jest to coś ogromnego, gigantycznego, niezrozumiałego. On jest tak wszechmocny, tak niewyobrażalnie potężniejszy od nas, że gdyby ukazał się nam, tak jak to zrobił na górze Synaj, to naszą pierwszą reakcją byłby strach. I wciąż czytamy o tym w Jego Słowie. Kiedy ludzie stają twarzą w twarz z Jego siłą, Jego naturą, wszechmocą i majestatem, instynktownie czują przerażenie i strach. Pomyślcie o przykładzie, jednym z wielu, Bożego wezwania. Piotr i jego współtowarzysze znajdują się na wodach Jeziora Galilejskiego. Jezus właśnie skończył nauczać z łodzi Piotra i prosi, żeby wypłynęli na głębsze wody i sprawdzili, czy uda im się coś złowić. Pewnie kojarzycie tę historię. Ewangelia Łukasza, rozdział 5. Piotr potem mówi, Panie, przecież całą noc łowiliśmy i nic nie udało się złapać. Jezus mówi, żeby mimo to spróbowali, by Mu zaufali. Więc wypływają, choć zazwyczaj na połów udawało się nocą i wtedy ryby nieuchronnie zatrzymywały się w sieci. Teraz jest środek dnia i Piotr jako doświadczony rybak dobrze wiedział, że skoro nie złowili nic przez całą noc, to tym bardziej nie uda im się w ciągu dnia. Niemniej jednak płyną dalej i zarzucają sieci. Kiedy Jezus mówi im, by wyciągnęli sieci, oni próbują i ciągną, ale nie są w stanie ich wyjąć. I to nie dlatego, że sieci zahaczyły o skały czy korzenie, tylko dlatego, że sieci są tak pełne ryb, że kiedy wyrzucają ryby do łodzi, ta zaczyna tonąć. Muszą prosić o pomoc swych przyjaciół, by uratowali ich z tego cudownego połowu ryb. Dokładnie w tym momencie Piotr zdaje sobie sprawę. Przebywam w obecności kogoś, kto sprawuje kontrolę nad całym światem przyrody. Jak sprawozdaje nam Łukasz w rozdziale 5, Piotr pada do stóp Jezusa i wyznaje, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznikiem. Piotr wiedział, że przebywa w boskiej obecności, że jest to byt silniejszy, mądrzejszy, potężniejszy, bardziej majestatyczny niż on sam. Wyglądał jak zwyczajny człowiek, ale kiedy ryby zaczęły napływać do sieci, Piotr jako doświadczony rybak wiedział, że to nie było zwyczajne. To było cudowne. I kiedy ryby zaczęły napływać do sieci, Piotr rzucił się do stóp Jezusa mówiąc, zostaw mnie, odsuń się ode mnie, odejdź ode mnie. Jestem grzesznym człowiekiem. Piotr rozpoznaje jego naturę. Silniejszy, potężniejszy, bardziej majestatyczny niż jakakolwiek ludzka istota. I to, co Jezus mówi do Piotra, znów jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5. Jezus odpowiada Piotrowi, nie bój się. I mówi nie tylko nie bój się, Mówi, pójdźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi. Oto jest klucz. Kiedy ludzie w Piśmie Świętym spotykają się z mocą, majestatem, potęgą i naturą Boga, są zrozumiale przerażeni, absolutnie przerażeni. I mamy wiele tego przykładów zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Ich naturalny odruch, ich instynkt to bać się Boga. Lecz wtedy Bóg mówi do nich, nie bójcie się, nie bójcie się, pójdźcie za mną, spędzajcie ze mną czas, przybliżcie się do mnie. Pomyślcie teraz o Mojżeszu na szczycie góry Synaj. Czytamy, że gdy wszyscy ludzie się wycofali, Mojżesz się przybliżył, poszedł za Bogiem w ciemność. I właśnie tu widzimy to kluczowe rozróżnienie pomiędzy Bożą naturą, którą instynktownie, naturalnie, odruchowo jesteśmy przerażeni, ponieważ Bóg jest Bogiem. Ale wtedy, kiedy uczymy się, jakiego rodzaju istotą On jest, jaką osobą On jest, jaki ma charakter, On mówi do nas, nie bójcie się, nie bójcie się. Nie raz, nie dwa, nie trzy, ale 400 razy w Piśmie Świętym Bóg mówi, nie bójcie się, nie bójcie się mnie. Tak, odległość, przepaść między nami jest nieskończona, ale ja nie jestem Bogiem, którego należy się bać. Jestem Bogiem, z którym można się zaprzyjaźnić, którego się kocha, do którego można się przybliżyć. I teraz zaczynamy rozumieć, kiedy Mojżesz mówi do narodu izraelskiego, nie bójcie się, Bóg tylko zstąpił, aby was zatrwożyć. To, co mówi, to Bóg objawił swą potęgę, swój majestat, swoją chwałę. On nie jest bożkiem, nie jest z drewna, czy kamienia, czy metalu. Jest prawdziwym Bogiem, jest potężnym Bogiem, ale powód, dla którego się ujawnił w swej wspaniałości, potędze, majestacie, nie ma na celu przestraszyć cię. To po to, abyś nie popełnił wobec Niego aktu grzechu i buntu. To jest Bóg, który chce, abyś się zbliżył do Niego, abyś, mówiąc słowami Jezusa, poszedł za Nim, a On uczyni cię rybakiem ludzi. W pierwszym liście Jana, rozdziale 4, wersecie 8, napotykamy ten niesamowity fragment Pisma Świętego. 3 najważniejsze słowa, nie tylko w Piśmie Świętym, ale w całej ludzkiej literaturze. Są to słowa, Bóg jest miłością. Pragnę, abyście powiedzieli to ze mną, jeśli zechcecie. Bóg jest miłością. W swojej istocie, w swoim charakterze, w swojej naturze. Jan mówi o Bogu, że On jest miłością. Powtórzcie to raz jeszcze. Bóg jest miłością. To jest pierwszy list Jana 4,8. A teraz chcę wam przeczytać 10 wersetów później. Werset 18. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 18. Posłuchajcie tego. Zacznę od wersetu 17. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie, jako Jemu podobni. Kiedy nadejdzie dzień sądu, mówi, że możemy być odważni. Jak możemy być odważni w dzień sądu, w którym staniemy twarzą w twarz z Bogiem, wszechmocnym Bogiem, Bogiem wszechwiedzącym, wszechpotężnym Bogiem? Czy nie jest to dzień, w którym należy się przerazić, bać się? Nie, ponieważ przeczytajmy werset 18. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Co? Zestawcie ze sobą te dwa fragmenty. Bóg jest miłością z pierwszego listu Jana 4,8, a potem werset 18. Doskonała miłość usuwa lęk, wypędza strach, pozbywa się go. Teraz obraz zaczyna się klarować. Kiedy Mojżesz powiedział Izraelitom u podnóża góry Synaj, nie bójcie się, Bóg zstąpił tylko po to, by wzbudzić w was strach. Tak, to była potężna, majestatyczna manifestacja boskiej natury i obecności. A to był tylko ułamek rzeczywistej mocy Boga i zasobów, które posiada. Mojżesz mówi, nie bój się, Bóg zstąpił tylko po to, byś wiedział, że nie jest bożkiem. Nie jest z drewna, kamienia, metalu, ale jeśli wiesz, jakim jest Bogiem, w całym Piśmie Świętym ten obraz został ujawniony, a szczególnie w Jezusie. Nauczymy się, że Bóg nie jest kimś, kogo należy się bać. Jest kimś, z kim można się zaprzyjaźnić. Nie jest kimś, kto się wycofa w strachu. On jest kimś, do kogo można się zbliżyć w miłości. Doskonała miłość usuwa lęk. Tak, natura Boga jest rozległa, przerażająca i niepojęta, ale charakter Boga widzimy w osobie Jezusa. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, w jaki sposób ludzie odnoszą się do Jezusa? Czy odwracają się od Niego ze strachu? Czy są Nim przerażeni? Nie, zazwyczaj nie. To znaczy Piotr był, kiedy te wszystkie ryby znalazły się w jego łodzi, ale w większości przypadków każdego typu ludzie byli przyciągani do Jezusa. Trędowaci przychodzili do Jezusa, chorzy przychodzili do Jezusa, Samarytanie również przychodzili do Jezusa, grzesznicy i poborcy podatkowi, nawet Rzymianie przychodzili do Jezusa. Przyciągał ich swoją miłością. Bóg nie próbuje nas odpędzić strachem. On próbuje nas przyciągnąć do siebie miłością. Tak, tak. Boża natura, Jego majestat jest taki, że gdybyśmy stanęli przed Nim, bylibyśmy przerażeni. Instynktownie obawialibyśmy się. Ale co Bóg mówi do nas pośrodku tego strachu? Nie bój się. Nie bój się. Gdybyś wiedział, jaki naprawdę jestem, tak jak pies moich przyjaciół Cooper, zawołalibyście, szczególnie gdybyście się bali psów. Powiedzielibyście, to wielki pies, przerażający pies, wielka głowa, wielki pysk, wielkie zęby. Ale gdybyście zobaczyli naturę tego psa, jego zachowanie, podejście do ludzi, oniemielibyście. Nawet teraz, gdy głaszczę Coopera, mam świadomość, że jest to wielki, przerażający pies. W pewnym sensie z Bogiem jest podobnie. On jest wielki, niedostępny, nieogarniony. Biblia mówi nam, że On mieszka w światłości i żaden człowiek nie może się zbliżyć. Tak jak ludzie bali się podejść do góry Synaj, ale Mojżesz podszedł. Bóg nie chce odepchnąć was strachem. On chce przyciągnąć was swoją miłością. On mówi, nie obawiaj się tych, którzy mogą zabić ciało, ale raczej obawiaj się tego, który może zniszczyć ciało i duszę w piekle. 2 wiersze dalej mówi, że jesteście więcej warci niż wróbelek. Nie obawiajcie się. Bóg nie przyszedł, aby napełniać strachem. On przyszedł w Chrystusie, aby przyciągać do siebie miłością. Nic dziwnego, że gdy Paweł pisał do swojego ucznia Tymoteusza, to mówił, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale dał nam ducha mocy, miłości i czystego umysłu. Przyjaciele, Bóg nie dał wam ducha bojaźni. On dał nam ducha mocy, miłości i czystego umysłu. Boże poselstwo dla nas dzisiaj to nie bójcie się innych ludzi, którzy mogą zranić lub skrzywdzić. Nie bójcie się ich. Jedyne, co mogą zrobić, to zabić ciało. Nie obawiajcie się różnych sytuacji, ponieważ ja jestem Bogiem. Jestem potężniejszy niż oni. Jestem większy niż żywioły. Jestem większy niż trudne sytuacje. Ale Bóg mówi również, nie obawiajcie się, bo ja nie jestem takim Bogiem jak starożytne bożki, które napełniały ludzi strachem. Nie bójcie się mnie. Ja przyciągam was miłością. I gdy widzimy Boga w całej okazałości, w doskonałym obrazie tego, kim naprawdę jest, gdzie jest i co robi, to widzimy człowieka, nie takiego przeciętnego człowieka. To człowiek, który był Bogiem w ciele ludzkim, a teraz wisi na rzymskim krzyżu. Woła, Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy Bóg objawia swoją niesamowitą moc, moc swojej natury, to wygląda to, jakby to była słabość. Wygląda, jakby został pokonany. Jednak w tym momencie wydawałoby się słabości. Boża moc została objawiona w pełni. Boże przesłanie do Ciebie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, a w szczególności w ukrzyżowanym Chrystusie, to nie jestem Bogiem, od którego się ucieka w przerażeniu. Jestem Bogiem, do którego można przyjść. Bóg nie jest kimś, kogo należy się obawiać. On jest Bogiem, z którym można się przyjaźnić. Bóg jest miłością. Doskonała miłość rozprasza strach. Boże poselstwo do nas, przyjaciele, to nie obawiajcie się, nie obawiajcie się, nie obawiajcie się. Występuje to około 400 razy w Biblii. I chcę dzisiaj powiedzieć, że jest to Boże poselstwo do mnie, że Bóg nie jest kimś, kogo mam się bać, ale jest kimś, kto może być moim przyjacielem. I zamiast odsuwać się tak jak Izraelici pod górą Synaj, ja chcę podążać za Nim, być blisko Niego i być jednym z Jego synów i córek. Niech Bóg was błogosławi. Mam nadzieję, że podoba się wam to przesłanie. Miłego dnia.